Smajlik, jesteś taki fajny. Ja też tak chcę kręcić piłką na palcu. Pozwól, że spróbuję. Ej, koszykówka, to nie twój konik. Co masz na myśli? Jak masz ochotę, to przyjdź na trening i cię nauczymy. Słuchaj, Smajlik, sama nie wiem. Koszykówka dla dziewczyny? Myślisz, że to zadziała? Jak ja cię będę uczył, to szybko się nauczysz. Dziewczyny, patrzcie na to, Diana chce grać w koszykówkę. Dziewczyny, a zapiszemy się na trening ze Smajlikiem? Na przekór Dianie? Tak, bo chce mi się żygać na widok tej słodkiej pary. Dziewczyny, musimy zrobić tak, aby się rozstali. Z powodu koszykarza straciłyśmy przyjaciółkę. Prowas, ty, możesz mnie przytulić? To mogę. Spraw, żeby wszyscy byli zazdrośni. Czy wy, dziewczyny, zazdrościcie, że wasi przyjaciele spotykają się z koszykarzami? A co, nie widzisz? To jasne! O, chłopaki, jakby było czego zazdrościć, to tylko koszykarze. Wiecie, dziewczyny, krążą różne plotki o tych koszykarzach. Julia, jakie? Powiedz nam! Czuli, no powiedz, to ciekawe! Wiecie wszyscy. Smajlik i Browasty, kiedy spotykali się z dziewczynami, dawali im pierścionki, a kiedy się rozstawali, zabierali pierścionki. Wyobraźcie sobie, jacy są chciwi. Przecież to nienormalne. Dobrze robili. Co niby każdej dziewczynie po pierścionku, bylibyśmy spłukani. Nigdy nie dałem pierścionka i nie zamierzam. Teraz już rozumiem, dlaczego nie macie dziewczyn, bo jesteście chciwi. Tak, nie dajecie nam żadnych prezentów na święta. Widzicie, chłopaki? My was wzięłyśmy do restauracji na carbonarę, a wy byście nas nie wzięli. Carbonara była pyszna, kup na więcej jutro. Cześć! Od razu widać, że zaspał. Art, za chwilę czwarta lekcja. Zostaw mnie w spokoju. Dziewczyny, pożyczcie mi kasę na hot doga, nie jadłem jeszcze śniadania. Kolejny chciwy facet przyszedł pożyczyć pieniądze na kiełbaskę w cieście. Dostaniesz, a nie kiełbaskę w cieście. Gigi, uspokój się, tak nie wolno. Możecie tak nie krzyczeć? Próbujemy tu rozmawiać. Tak, naprawdę, słyszymy wszystko. Art, zobacz, nie da się zbliżyć do Diany. Ten koszykarz się do niej przyssał. Poczynajony, brywiasty też. A niech to, nauczycielka poprosiła mnie, żebym wziął od niej notatki. Jak mam to zrobić? Jak to jak? Po prostu podejdź i powiedz, że potrzebujesz notatnika. Dobra, idę. Diana, wydaje mi się, czy idzie tu Dima. Tak, specjalnie tu przychodzi. Diana, potrzebuję notatnika. Słuchaj, Dima, nie nauczono cię, jak rozmawiać z dziewczynami? Dobra, dobra, Smajlik, nie martw się. Dima, ja nie mam zeszytu, jest w klasie już od dawna. Rozumiem, że szukasz wymówki, aby mnie zobaczyć lub ze mną porozmawiać, ale nie przychodzi do mnie, kiedy jestem ze Smajlikiem. Rozumiesz to? Macie z czymś problem? Czego chce Dima? Nie, nie, wszystko jest w porządku, Browasty, dziękuję. Dima już sobie idzie. W porządku, Diana. Krótko mówiąc, do kitu. No wiem, wszystko słyszałem. Chłopaki, w czym problem? Koszykarze znowu się popisują? Tylko powiedz i się nimi zajmiemy! Nie, chłopaki, po prostu przenoszę się do innej szkoły. Dima, nie, nie przeżyję tego. Dima, chcesz zmienić szkołę z powodu koszykarzy? Dima, nie rób tego, musisz być silny. Dima, popełnisz błąd, jak odejdziesz ze szkoły. Nie, chłopaki, to nie chodzi o koszykarzy, to Diana. Ja już nie mogę tak cierpieć. Dima, cierpisz tak, bo Diana cię odrzuca. Jest jej fajnie z koszykarzem. Dokładnie, musisz się z tym pogodzić. Tak, Diana byłaby zszokowana, jakbyś znalazł dziewczynę. O, ja też znajdę jakąś inną. Chłopaki, jak jest zdobyć dziewczynę? Myślicie, że to takie szybkie? To wymaga czasu. Jakie wymaga czasu? Wybierz sobie, jaką chcesz. Duża, mała? Nie, no nie wiem. Mimo czego nie wiesz? Zgódź się i Diana od razu się zdenerwuje. Jak tylko zobaczycie z inną, to będzie zła. Dobra, chłopaki, zdecydowałem. Nat, możemy porozmawiać? Czego chcesz? Chodź, pogadamy. Kurczę, dziewczyny, po co ją zawołał Dima? Co to znaczy? Dima, czego ty chcesz? Krótko mówiąc, Nat chce, żebyś została moją dziewczyną. Jak to twoją dziewczyną? No nie do końca. Krótko mówiąc, chcę się odegrać na Dianie. Przykro mi, Dima, ale mam chłopaka. Dziękuję ci bardzo, ale nie. Kurczę, no i co teraz? Muszę zaproponować randkę Gigi. Nat, i co? A nic, dziewczyny, powiem wam później. Gigi? Co? Umówisz się ze mną? Serio, Dima? No tak, dla zabawy. Słuchaj mnie, tyle razy biegałam za tobą, a ty mnie ignorowałeś. Proszę bardzo, nie będę się z tobą umawiać. Możesz sobie pomarzyć. Spokojnie, Gigi, możesz nie krzyczeć, siedzi tam Diana. Dobra, nie to nie. Dima, nie. Wiecie co, dziewczyny, w ogóle nie można wam ufać. W zasadzie, Dima, mogę się zgodzić, ale nie za darmo.
Nie za darmo? Dima, skuć się! To co, zgadzasz się? Dobra, Marusia, jakie masz warunki? Ale musisz grać dziewczyny na 100%. Dima, będę grać na 200%. Najważniejsze jest to, że płacisz pieniążki na czas i dajesz mi prezenty. Kurczę, jakie to trudne. Dobra, Marusia, zgadzam się. Dobra, wynośmy się stąd. Nie mogę już znieść przebywania w pobliżu tego stada. Krzyczą i wrzeszczą. Tak, zgadzam się. W tym samym pokoju z tymi dziećmi jest już duszno. Chodźmy stąd. Idą. No, Dima, weź przestań już tak wytrzeszczać na mnie swoje gały. Dima, to co, jestem twoją dziewczyną? No. Diana będzie w szoku, jaką masz dziewczynę. Marusia, pokaż jej! No to co, Dima, idziemy do Diany? Chodźmy. No tak, Smajlik, najdłuższa przerwa dobiegła końca. Będę za tobą tęsknić. Zobaczymy się na następnej przerwie. Browasty, chciałabym, żebyśmy byli w tej samej klasie. No to chyba niemożliwe. Jak ja przeżyję tę lekcję bez ciebie, kochanie? Szkoda, że jesteśmy w różnych klasach. A to niby co? O, nareszcie Dima znalazł swoją miłość. O, nareszcie mój młodszy brat nie będzie płakał w nocy. W końcu ma dziewczynę. No dobra, Smajlik, spotkamy się na następnej przerwie. No dobra, Browasty, do zobaczenia. No, papa. Papa. Ja tego nie rozumiem, Jana. Był we mnie zakochany po uszy. Kochany, nie mogę żyć bez ciebie. Jak mam wytrzymać tą lekcję bez ciebie? Pójdę jeszcze z tobą do twojej klasy. Chodź. Jana, co to było? Jana, dlaczego się denerwujesz? Wręcz przeciwnie, powinnaś być z tego zadowolona, ponieważ znalazł nową dziewczynę i o tobie zapomni. No nie wiem, bardzo mi się to nie podoba. Dziewczyny, możemy przejść, zaraz lekcja. No, no idźże już. Dobra, Diana, spotkamy się na następnej przerwie. Kurczę, Jana, on jest z Marusią. Diana, przestań się nim przejmować. Racja. Dima, ty i ja jesteśmy stworzeni dla siebie. Tak, ja też zdałem sobie z tego sprawę. Dima, zdejmij stopy z mojego biurka. Osłyszeliście to? Diana zauważyła moje stopy na jej biurku. Tak, wcześniej tego nie widziałaś. Posłuchajcie, nie bądźcie śmieszni. Dima, zdejmij nogi. Zrobię to po prostu, bo nie jest mi wygodnie tak siedzieć. Zrób to natychmiast, Dima. A Marusia, tak w ogóle to dzwonił dzwonek, czy nie powinnaś iść na lekcję? Poszłabym, ale nie mogę wytrzymać bez mojego ukochanego. Tak, a ja nie mogę żyć bez ciebie, kochana. Ale nie musicie się przytulać tuż przed moim nosem. Posłyszeliście to? Dianie nie podoba się, że się przytulamy. Diana, o co ci chodzi? Jesteś zazdrosna o mojego ukochanego? Dziewczyny, dziewczyny, patrzcie, jak Marusia gra dziewczynę Dimy. Wiem, Gigi, to nie skończy się dobrze. Oj, dziewczyny, Diana też musi dostać nauczkę. Dobra, ukochany, muszę iść. Dobrze, Marusiu, nie będę myślał o lekcji, ale o tobie. Żegnaj, ukochany. Dima. Marusia, łapię wszystkie twoje pocałunki. Do zobaczenia. Dima, co to w ogóle było? Myślałam, że nie spotykałeś się z Marusią dzisiaj rano. O, Diana, nagle ze mną rozmawiasz? Rano totalnie mnie zignorowałaś. Dima, po prostu pytam. To bardzo interesujące. Kev, czy on naprawdę spotyka się z Marusią? Bardziej naprawdę się chyba nie da. Tak, ciesz się, bo Dima nie będzie za tobą biegał już. Och, Artem, nie bądź sarkastyczny. No dobra, Dima, gratuluję ci nowego związku. Diana, nie bądź sarkastyczna, a tak w ogóle to odczep się od mojego związku z Marusią. Oj, Dima, nawet nie spojrzę w twoją stronę. Dima, jesteście z Marusią taką wspaniałą parą. Wyglądacie super. Tak, Dima, będziecie najlepszą parą w szkole. Jesteście dla siebie idealni. Tak, a już niedługo będzie konkurs na najlepsze pary. Na pewno wygracie. Dziewczyny, to chyba oczywiste, że ja i Marusia jesteśmy idealną parą. Patrzcie, jak ją to zabolało. Dobrze, niech poczuje na swojej skórze. Dima, my też trochę udawałyśmy. Chyba zasługujemy na prezent. Jakiś mały. Jestem zdezorientowana. Zakochałam się w koszykarzu, ale kiedy zobaczyłam Marusię z Dimą, dowiedziałam się, że się spotykają. Nie wiem, to tak jakbym była o niego zazdrosna. Rozumiecie to? Nie wiem, co robić. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Ogólnie... subskrybujcie mój kanał, a potem dowiecie się, jak to się wszystko skończyło. Trzymajcie kciuki.